Nazywam się Małgorzata Bechler, jestem mamą Asi, która ma 6,5 lat oraz trójki dzieci, które są już w niebie. Wraz z ekipą Catholic Voices Polska przygotowaliśmy taki poradnik, dzięki któremu dowiecie się, co może czekać osoby, które doświadczą straty dziecka. Doświadczenie straty to temat społecznie trudny, ale też jest to temat ważny. A dzisiaj moim rozmówcą będzie ksiądz Wojciech Krzychowski i może kilka słów o sobie. Witam serdecznie, nazywam się Wojciech Krzychowski, jestem psychologiem, psychoterapeutą i od kilku lat zajmuję się tematyką związaną ze stratą dziecka poczętego. Nie tylko od strony psychologicznej, terapeutycznej, ale również od strony duchowej. Organizuję kolekcje dla osób po stracie, jak również jestem autorem książki Pożegnanie nieprzywitane. Proszę księdza, zacznijmy od tego, że kobieta, jak wiemy, może dowiedzieć się o swojej stracie, o stracie swojego dziecka w różnych okolicznościach, różnie może tego doświadczyć. Może zacząć się w to sposób zupełnie taki fizjologiczny, kiedy są pierwsze skurcze, ból, nawet krwawienie, ale może też być tak, że albo w wyniku własnego niepokoju, czy też po prostu rutynowej wizyty u lekarza, jest badanie USG i ten lekarz z przykrością stwierdza, że serce dziecka nie bije. Jakby ksiądz mógł powiedzieć, jak ta informacja może wpłynąć na kobietę i czy tak samo na mężczyznę? Oczywiście to jest informacja, która jest szokiem, więc reakcją na szok jest niedowierzanie. Czyli taki pierwszy moment, że nie, to się nie dzieje. Jakieś takie nawet myślenie, że pan się pomylił, ja pójdę do drugiego, sprawdzę. Prawda? Coś aparatura nie działa. I jest taki moment takiego głębokiego przekonania o tym, że to się nie stało po prostu, że to jest pomyłka lekarza, czy że to się nie wydarzyło, nawet jeżeli są realne objawy, chociażby takie poranienie, które skutkuje wizytą w szpitalu. I dopiero ta wizyta w szpitalu jakby uświadamia, że jestem, aha, coś się zadziało, jestem po zabiegu, jestem po leżę w łóżku, ktoś przychodzi, mówi o jakichś dokumentach, ja mam coś podpisać, nie podpisać, na coś się zdecydować i zaczynam sobie urealniać to, że rzeczywiście taka rzecz miała miejsce. I to, co jest chyba najtrudniejsze w tym momencie, to głębokie osamotnienie kobiety. Bo mężczyzna nie może być z nią w szpitalu, więc mężczyzna pozostaje sam, są w kontakcie telefonicznym i jednocześnie jest taki też moment, prawda, to skupmy się na załatwianiu wszystkiego. Trochę smutek przychodzi, płacz, ale też jakby no, to trzeba coś załatwić, zrobić. I bardzo często jest tak, że dopiero wyjście do domu skutkuje taką lawiną i płaczu, i smutku, i żalu, i lęku, i tego wszystkiego, co się pojawia, kiedy dowiadują się o czymś, co nas totalnie zaskoczyło. Mężczyzna oczywiście ma być dzielny, taki ma być mężczyzna, więc on bardzo często te uczucia chowa do kieszeni i załatwia, czy reguluje je w inny sposób, w jaki to powiem sobie później. Przybliżmy zatem, jak ten proces będzie wyglądał formalnie, co czeka tą parę, szczególnie jeśli ich intencją właśnie będzie pochówek tego dziecka. Prawo polskie reguluje to, że dziecko może być pochowane albo przez rodziców, albo przez szpital. I tutaj mamy dwie opcje. No jeżeli szpital, to podpisujemy stosowne dokumenty i dziecko jest pochowane w zbiorowej mogile, która jest w cmentarzach zazwyczaj komunalnych. Jeżeli chodzi o pochówek własny, no to tutaj też mamy różne zależności. Jeżeli znamy płeć dziecka, no to wtedy możemy wystąpić o dokument stwierdzający martwe urodzenie dziecka, potem do Urzędu Stanu Cywilnego. Na podstawie dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego dostajemy również zasiłek urlopy i tak dalej. Wszystko nam przysługuje tak, jak każdemu rodzicowi po stracie dziecka. Jeżeli zaś płeć nie jest znana, to musimy trochę poczekać, czyli zgłosić jeszcze na samym początku lekarzowi, żeby zabezpieczył tkanki do badania genetycznego, które potem zlecamy w prywatnej firmie, która robi takie badanie, stara się płeć. Na podstawie tego wyniku wypisuje się kartę zgonu i jakby procedura jest ta sama, czyli Urząd Stanu Cywilnego i tak dalej. I zasiłek. Jeżeli natomiast no, nie chcemy ustalać płci dziecka z jakichś powodów, no to jest problem o tyle, że no, nie możemy wtedy dostać zasiłku, bo płeć musi być znana.
Więc to jest tak, że oczywiście możemy wybrać tak i pakować dziecko nie znając płci. Natomiast też wszystkich zachęcam do tego, żeby jednak dla pewnego porządku wiedzieć, czy to chłopiec, czy dziewczynka, nadać imię i tak dalej. Więc to jakby jest, myślę, że tutaj myślę, że jest ważne, żeby jednak to zrobić. Myślę, że też możemy podkreślić to, że kobieta, para mają prawo też oczekiwać właśnie tego, żeby były te sprawy zadbane, choćby w szpitalu, tak? Że jeżeli nikt ich o to nie pyta, że mogą sami o to zadbać, zapytać, oczekiwać tego, żeby ten materiał odpowiednio został przygotowany do pochówku, do wysyłania do właśnie poradni badań genetycznych, no i oczywiście do badań histopatologicznych. I rzeczywiście warto to przejść. Realia są różne w Polsce, jak chodzi o te procedury, ciągle w szpitalu z różnym odbiorem się to wszystko spotyka, natomiast no, ufamy, że też będzie to się zmieniało na lepiej. No dobrze, ale jeszcze jest właśnie taka kwestia, że to rzeczywiście gdzieś zmienia się na przestrzeni lat i świadomość społeczna. Jak jest w przypadku tych par, tych małżeństw, tych rodziców, którzy stracili dziecko wiele lat temu, nie wiedzieli nawet, że istnieje taka możliwość, czy w ich przypadku chociaż w jakiś, no nie wiem, symboliczny sposób mogłaby ten pochówek się wydarzyć? Tak, to może być w sposób symboliczny i w zasadzie chyba to jest jedyny możliwy sposób, bo są takie również na cmentarzach parafialnych już coraz częściej groby dzieci utraconych, na których można przykleić tabliczkę choćby, z imieniem dziecka, można jakby nawet czasem zostawić tam coś, co nam o tym dziecku przypomina. Nie wiem, kocyk, który dla niego zrobiliśmy, jakąś maskotkę, którą kupiliśmy wcześniej, czy buciki. Oczywiście to nie jest to dziecko, natomiast jest to pewien symbol, nic więcej nie mamy. Więc ważne, żeby był jakiś przedmiot, jakaś rzecz, która mogłaby symbolizować. Słyszałem też, są takie na przykład do urny wkłada się na przykład koc, albo wkłada się zdjęcia rodziców. Mm-hmm. Nie, żeby to też jakoś było zachowane. Oczywiście pochówek to jest trochę tak, że on jest symboliczny, bo nie mamy nikogo. Natomiast można tutaj jakby modlić się czy zamówić mszę świętą w intencji dziękczynnej za życie dziecka, bo to dziecko przecież żyje w niebie i czeka na nas. I myślę, że też czasem ważne jest, żeby tak spojrzeć na tę rzeczywistość. Czyli tutaj mamy jakby domknięcie tego procesu formalnego poprzez ten pochówek, pogrzeb, modlitwę, mszę świętą. I trochę rodzi się pytanie, i co dalej? No bo właściwie mamy do czynienia ze stratą członka rodziny, a jak wiemy, no to zazwyczaj związane jest też z procesem żałoby. Jak będzie w tym przypadku? Czy żałoba po stracie dziecka nienarodzonego, czy też które żyło bardzo krótko po porodzie, jest inna niż w przypadku straty członka rodziny dorosłego? W mentalności społecznej tak, natomiast w mentalności rodziców nie. To jest trochę tak, że rodzic traci dziecko, czy ono przyszło na świat, czy nie, czy ono żyło 3 dni, czy po prostu jeszcze nie mogło się urodzić. To jest realna strata i tutaj obowiązują te same prawidła, które są w przypadku normalnej żałoby. Oczywiście, jeszcze raz powtórzę, społeczeństwo nie rozumie tego problemu. Nawet najbliższa rodzina czasem, mówiąc, trochę deprecjonując, tak, że przecież to, zobacz, to mogłaś przecież stracić później, to teraz dobrze, to teraz się stało, albo ciocia Krysia to miała już 3 takie poronienia i zobacz, teraz jest zadowolona. Takie trochę, albo słuchaj, wiesz, weź się szybko do pracy, wiesz, to zapomnisz, nie ma co tak, wiesz, tutaj teraz się... Takie doradztwo. Takie doradztwo graniczące z jakąś nie wiem, z czymś, co się wydaje po prostu niefajne, chociaż wierzę do intencji tych osób. Natomiast te procesy są identyczne i oczywiście niedowierzanie, potem targowanie się, złość, smutek, czyli depresja, czy ten okres najdłuższy, no i potem jakby taki moment integracji, czyli pogodzenia się z tą sytuacją, która zaistniała w takim sensie, że nie mówimy, że nic się nie stało, by się stało, ale jednocześnie jesteśmy w jakimś takim, że włączamy to doświadczenie w cykl naszego życia, że tak, że takie rzeczy miały miejsce, do tego wracamy, czy jakieś okoliczności urodziny, czy moment utraty dziecka, jako moment dzień wspomnienia, święta,
dzień zaduszny. I do tego wracamy nie po to, żeby rozpamiętywać, ale żeby pamiętać, wspominać. Po prostu tak jak każdego innego zmarłego. Tutaj kojarzy mi się, że możemy wspomnieć też o Dniu Dziecka Utraconego, który przypada na 15 października każdego roku, więc to też może być jakaś okazja do wspominania tego dziecka. A czy ta żałoba trwa dłużej, krócej, czy to różnie jest? Kiedyś mówiono, że to rok. Dzisiaj coraz bardziej wiemy, że jest to sprawa bardzo indywidualna. Rok był związany trochę z terminami roku, z cyklem, który się zamyka. Dzisiaj wiemy, że czasem jest tak, że u kogoś trwa na krócej, u innej osoby trwa dłużej. Tak naprawdę trudno powiedzieć, nie wiem, czy to jest związane z osobowością, z charakterem, z typem, z jakąś zależnością. Po prostu każdy przeżywa w takim tempie, w jakim przeżywa. Natomiast ważne jest, żeby być czujnym na momenty, w których poszczególne etapy się wydłużają zbyt długo. Tak nie może być, że ta złość trwa 3 lata. Tak, i że my jesteśmy obrażeni na Kościół, Pana Boga, cały świat, prawda, lekarzy, czasem nawet na siebie samych, albo wyrzucamy sobie ojcu dziecka, prawda, jakieś zaniedbania, zaczynamy kombinować, że gdyby coś, to może coś, że może mogłam uratować to dziecko, czy mogłem. Mhm. Oczywiście jest taki moment, on jest ważny, natomiast jeżeli on się wydłuża, to jest to niepokojące, bo tak nie powinno być. Mhm. Ten moment jest relatywnie niedługi, bo on trwa około, nie wiem, tygodnia do dwóch. Potem zaczyna się moment takiego przyjmowania tego, co się wydarzyło i trochę się układania z tym. No i wtedy jest ten moment depresji, który jest najdłuższy. Depresji rozumiana jako smutku po stracie. I on faktycznie, tutaj ważne jest, żeby też zadbać o to, że mam prawo płakać. To jest w porządku, że ja się smucę. To jest w porządku, że ja patrząc na dziecko 8, 5, 10 miesięczne, roczne, mam smutek w oczach, łzy w oczach. Nie chcę spotykać się z ludźmi, którzy mają dzieci, że to jest okej, że to jest w porządku. Na tym etapie jak najbardziej. Po co się wystawiać? To nie jest niczego potrzebne w tym momencie. Dać sobie też prawo do tego, żeby przeżyć ten smutek. Tyle czasu, ile będzie potrzeba. Ale jeżeli znowu ta depresja się wydłuża, no to znowu może grozić to chorobą kliniczną, tak? Depresją kliniczną. No to trzeba leczyć farmakologicznie czy poprzez psychoterapię. Od razu chciałabym zapytać, kiedy jest taki sygnał, że jednak warto skorzystać z pomocy psychologicznej? Może właściwie powinna być zalecana tak czy inaczej w tego typu przypadkach? I ewentualnie na jakie formy terapii może tutaj jakby trafić ta osoba? Jak pomóc? Tak, żeby jak najszybciej ta osoba mogła powrócić do codzienności, normalnego funkcjonowania. Często jest tak, że osoby po życiu dziecka do normalnego funkcjonowania wracają dość szybko. Wracają do pracy, do obowiązków. Jakoś też zauważam, że kobiety mają naprawdę jakąś taką zdolność regeneracji, bo myślę, że mężczyzna gdyby doświadczył takiej traumy, to jakby jego ciało, jego mózg nie miałby chyba takiej zdolności z moich obserwacji. I wracają do obowiązków, wracają do rodzin. Tylko pytanie o jakość tego powrotu. Tak? Jeżeli ja wracam, a ciągle jestem myślami w tej stracie, w tym doświadczeniu, nie zajmuję się domem, nie zajmuję się tym, co mnie rzeczywiście otacza, tylko cały czas mówię i myślę o tym, kogo nie ma, kto mógłby być ze mną, a nie cieszę się tymi, którzy są. Jeżeli ja jakoś podporządkowuję temu doświadczeniu całe swoje życie, czyli tam nie pojadę, bo tam są dzieci, tak? Na wakacje nie, bo do hotelu, gdzie nie ma dzieci, nie? Bo wszystko mi przypomina o tym, że tam mogło być między innymi dziećmi moje dziecko, no jest to niepokojące. Mówię, stało ucieczkę. W tej pierwszej fazie to jest okej, że ja nie mam ochoty na to. Ale jeżeli to się wydłuża w lata, czasem tak jest, no tutaj myślę, że interwencja specjalisty jest jak najbardziej wskazana, bo pewne utrwalają się pewne zachowania czy pewne schematy myślenia, postrzegania, przeżywania, które no nie ma potrzeby, żeby się utrwalały. Utrwala się lęk, niepokój, utrwala się jakieś myślenie o sobie w negatywny sposób, nie jestem wystarczająco dobrą matką albo ojcem, bo nie potrafiłem donosić dziecka, nie potrafiłam donieść dziecka, czy nie zadbałem o moją kobietę w odpowiedni sposób, to się pojawia, ale w pierwszym etapie, w początkowym etapie. Myślę, że w tym momencie też warto powiedzieć o książce księdza, którą ksiądz napisał, Pożegnanie nieprzywitanych.
w której znajduje się taki dokładny opis przebiegu żałoby, tych etapów, tego jak przejdziemy cały ten proces w sposób właśnie psychologiczny, duchowy. Bardzo cenna pozycja, myślę, że warto do niej sięgnąć, sama też czytałam. To jest książka pierwszej pomocy, zdecydowanie, żeby zrozumieć, żeby zobaczyć, że to co przeżywam jest naturalne i jest tak naprawdę no, czymś związanym z procesem przeżywania. No, ale też w książce opisujemy jakby to, co jest niepokojące i kiedy trzeba sięgnąć po pomoc profesjonalną. No właśnie, nieraz już powiedzieliśmy o stracie w kontekście jakby przeżyć kobiety, mężczyzny. Powiedzmy troszkę o ich relacji. Jak ta strata może wpłynąć na ich dalsze relacje? Jeżeli rodzice, niezależnie od tego, jak, co ich łączy, czy to jest małżeństwo, czy to jest partnerstwo, czy to jest jakaś sytuacja, gdzie no, nie zdecydują się na bycie razem, tej straty nie przeżyją razem, to szczególnie w tych miejscach, czy w tych małżeństwach, czy w tych parach, które no jednak chcą być razem, istnieje bardzo duże ryzyko, że zaczną się od siebie oddalać. Bo izolowanie się w momencie przeżywania straty, albo takie upatrywanie, że ja chcę sam, ja chcę sama, jest w ogóle ryzykowne. Bo tak naprawdę przeżywanie samotności nigdy nie jest przeżywaniem, które prowadzi do jakby domknięcia procesu. Bo ja potrzebuję drugiego człowieka, który zobaczy moje łzy. Drugiego człowieka, który zobaczy mój smutek. I ta osoba, czy ta moja żona, ta moja partnerka, ta moja kobieta, czy ten mój mężczyzna, no też podzielają mój los. Więc możemy sobie spojrzeć prosto w oczy i razem popłakać, razem być smutnymi, razem przeżyć to, co aktualnie się dzieje z nami. Trauma jest doświadczeniem, gdzie trzeba bardzo szybko opowiedzieć o tym doświadczeniu. Tak samo tutaj, nawet sobie nawzajem opowiedzieć o tym, jak to było, jak mi tam było w tym szpitalu, a co ty tutaj robiłeś, jak się dowiedziałeś, a słuchaj, czy spałeś w nocy, a no nie spałem, co myślałeś, no gdzie to dziecko nasze jest. Starać się trochę gdzieś na siebie nawzajem wpłynąć, żeby to było doświadczenie, które nie, że nas podzieli, bo często tak jest, ale które nas zbliży, dokładnie, bo to jest wspólne nasze cierpienie, to nie jest tylko cierpienie kobiety. No i tak z mojego też doświadczenia osobistego jakby zauważyłam, że ta żałoba też przebiega trochę inaczej. Mimo, że jesteśmy razem, to możemy być na różnych etapach. Natomiast no, rzeczywiście ma jakby można odkryć w tym, że można się do siebie naprawdę bardzo, bardzo zbliżyć, że takie trudne doświadczenia życiowe nas jeszcze bardziej scalają. No ale myślę, że właśnie dawanie sobie też tego zrozumienia, takiej cierpliwości, po prostu towarzyszenie sobie, bo ja mogę być na chwilę gdzie indziej w tej żałobie, ty gdzie indziej. I takie świadomość tego, że tak właśnie jest, pozwala przejść te etapy też spokojniej. I jeszcze chciałabym dotknąć aspektu duchowego, bo właściwie powiem tak wprost, zadam to pytanie wprost. Co ze zbawieniem tego dziecka? To jakby Kościół tutaj też dorastał do pewnej myśli, którą chyba spantuje, że wierzymy w to, że to dziecko jest zbawione, bo gdyby tak nie było, to by to zaprzeczało w ogóle mi sercu Pana Boga. Oczywiście cały czas mówiono o tym, że no tak, no jak nie ochrzczone, to nie zbawione, ale jest takie coś jak chrzest pragnienia. Czyli jeżeli rodzice mieli intencję ochrzcić dziecko w przyszłości, kiedy przyjdzie na świat, nawet taką wewnętrzną, w sercu, nie musieli o tym rozmawiać, że to jest oczywiste, bo że tak, że ja będę chrzcił moje dziecko, no to tak jakby to się wydarzyło. Oczywiście to nie jest tak, że my interpretujemy chrzest, albo pokazujemy dobre pragnienie i wystarczy w sakramencie, ale w tym momencie nie mamy nic więcej, tylko pragnienie, bo nie mogliśmy tego zrobić, ale bardzo chcieliśmy. No to uważam, że to jest bardzo piękne, że też Kościół tak do tego podchodzi i też głęboko wierzę, że tak jest właśnie, myśląc o swoich dzieciach. Proszę księdza, jeszcze może kilka słów o tym, jak wygląda księdza pomoc na co dzień, bo tej pomocy ciągle nie jest może tak dużo, chociaż pojawiają się różne fundacje, choćby Nagle Sami fundacja, ale jak wygląda księdza codzienna pomoc i na co można liczyć? Moja codzienna pomoc wygląda w taki sposób, że pracuję w gabinecie z bardzo różnymi osobami, ale kiedy pracuję z parami albo nawet z dorosłymi osobami w małżeństwie, to mogę powiedzieć śmiało, że 60% osób doświadczyło straty dziecka. I ja nie wiem, czy to jest tak, że te osoby trafiają do mnie, bo
jakby wiedzą, że się tym jakoś zajmuje nam, czy po prostu to jest tak, że to wychodzi w procesach terapeutycznych? Czy to nie jest nawet coś, z czym przychodzą na dzień dobry, a to potem jakby odkrywają, że tak, takie wydarzenie miało miejsce. Również kiedy spotykam się z osobami poza gabinetem, jako duszpasterz, bardzo powszechny problem, kiedy idę po kolędzie, kiedy rozmawiam po prostu z osobami przed kościołem, często też o tym mówią. No i rekolekcje, które raz w roku są, pożegnanie nieprzywitanych, rekolekcje, czwarta licja już tego roku. I one się odbywają też w okolicach Dnia Dziecka Utraconego, gdzie można tak naprawdę zobaczyć i doświadczyć nie tylko z poziomu psychologii, ale przede wszystkim z poziomu duchowego, czym jest pożegnanie, rzeczywiste pożegnanie. Czy to są rekolekcje tylko dla osób wierzących? Powiem tak, one są w kościele, natomiast jeżeli ktoś, kto jest na wakie z Panem Bogiem, chce przyjść i trochę może spotkać się z nim tak, jak potrafi, tak jak może, tak jak najbardziej może, może przyjść i może nie uczestniczyć. To nie jest tak, że jest jakiś warunek sine qua non, żeby być osobą wierzącą i taką korekt wierzącą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja myślę, że to jest może właśnie dla kogoś taka inspiracja do tego, żeby poszukać więcej informacji, poszukać pomocy, jeśli jest taka potrzeba. My postaramy się, aby też w tym materiale znalazły się kontakty do różnych instytucji, fundacji. Też powiemy o książce księdza. I no właśnie, myślę, że potrzebna, tak, współcześnie ta rozmowa, ten temat poruszany, żebyśmy mogli jako społeczeństwo się z nim trochę bardziej oswoić. Rzeczywiście to jest potrzebne i dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.